Hej, hej, papo Smurfie! Idziemy zbierać smurfojagody, wrócimy późno. Dobrze, tylko pamiętajcie, nie hałasujcie w pobliżu domu Gargamela. Dobrze, papo Smurfie! O tak, papo Smurfie, będziemy biegać jak maleńkie myszki. Będziemy stąpać na paluszkach, będziemy... Wiesz, że ważniaku, no idźcie już, Smurfy. Moje niebieskie serce rośnie, gdy widzę, jak moje smurfy starają się. A on śpi. Przestańcie śmiechać. Hej, uważaj, jak smurfujesz, Ciamajdo. Co jest, ważniaku? Papa Smurf mówił, żeby tak nie smurfować w pobliżu domu Gargamela. Wiecie, że Gargamel jest naszym wrogiem i... Powiedziałem tylko, żeby... Zaczekajcie! Ojej, ojeju, kto to? Nie wiem, ale idzie do domu Gargamela. Chodźmy za nim. O nie, papa Smurf nigdy by... Hej, zaczekajcie na mnie! 2 lata zajęło mi doskonalenie przepisu na smurfocydy. Słyszysz, klakier? A teraz ostatni składnik. 8 kropli wężowego jadu. 1 kropla więcej może spowodować straszliwy wybuch. Wybuch? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Klakier! Zrobię z ciebie kapcie! Albo dywanik, albo... Co ty tu robisz? Skąd się wziąłeś? Kim jesteś? Ja pasi brzuch. Jestem bardzo głodny. Oj, cóż, nie mam żadnego jedzenia. A teraz idź sobie, jestem... Nie idę! Zostaję! Pasi brzuch chce teraz jeść! Jestem bardzo głodny! No, niech się zastanowię. Chyba powinienem mieć jakieś zapasy w spiżarni, ale... Pokaż mi pyszności! Chodźcie, zobaczymy, co będzie. Nie, papa Smurf zawsze powtarza... Hej, zaczekajcie na mnie! Pasi brzuch lubi pyszności. No, gdybyś mógł teraz... Pasi brzuch nadal głodny, więcej pyszności. Ale ja nie mam więcej pyszności. A czy to nie pyszne? Nie, to mój kot! Ojeju, biedny klakier Oberwie. Tak, jest wredny, ale... Jeśli zjesz kota, to dostaniesz wysypki i straszliwych plam. Strasznych plam? Fu! Pasi brzuch głodny, chcę jeszcze pyszności.
A może ten głupek pomoże mi złapać Smerfy? Pycha! Dobrze brzuch zapychać. Wiesz, pasi brzuchu, jeśli chcesz zjeść naprawdę pyszne danie, mogę ci przygotować najlepszy posiłek na świecie. Tak? Co? Zupę a la Smurf. Jaką zupę? Zupę a la Smurf. No, lepiej wracajmy do wioski. Tak, to dobry pomysł. O. Ciekawe, czy ma inne pyszności. Papo Smurfie! Wielkiego olbrzyma! Był u Gargamela! Chcę zrobić zupę a la Smurf! Ostrzegałem ich, Papo Smurfie! Powiedziałem, Papa Smurf i zawsze... I co teraz będzie, Papo Smurfie? Zupa a la Smurf? Cierpię zupy a la Smurf! Gargamel i Olbrzym przyjdą i nas wysmurfują! Ojeju, i co będzie? Wysmurfują nas? Cisza! Cisza! Nikt nie wysmurfuje naszej wioski! Nie ma obaw! Jesteśmy tu bezpieczni! Smurfy łatwo poznać, pasi brzuchu. To małe niebieskie stworzonka, ale naprawdę bardzo smaczne. Pycha! Gdzie Smurfy? Myślę, że chyba gdzieś tam są. Pasi brzuch głodny! Chcę zupę z kota! Nie! Musisz zjeść zupę a la Smurf! Nie marnuj apetytu na kocie mięso! Chodź tam! Może tam! Chodź tędy. A może tędy? Sądzę, że powinieneś... Pasi brzuch poszedł beze mnie, klakierku? Znowu się zgubiłem. Nie mogę tego znieść. Nigdy nie znajdę wioski tych małych, paskudnych smurfów. Nigdy. Smurfy! Pasi brzuch głodny. Jestem Smurfy! Muszę powiedzieć papie Smurfowi. Piórku, szybko! Wyglądało jak Smurf. Pasi brzuch idzie. Papo Smurfie! Nadchodzi Olbrzym! Och, jaki jest wielki i straszny! Ależ, papo, mówiłeś, że nikt nie znajdzie naszej wioski! Tak myślałem! Ojeju, on nas smurfnie do zupy! Spadliśmy z patelni do zupy! Smurfuj się, kto może! Musimy zachować spokój i przygotować się do obrony. Najbardziej boję się obrony. Pasi brzuch czuje pyszności. Wioska Smurfów? I co teraz zrobimy, Papo Smurf? Co my zrobimy? Cisza! Powitamy tego olbrzyma z wielką pompą. I prezentem! Ale jak to dlaczego? Co to będzie? Nie cierpię wielkiej pompy. Papo Smurfie, olbrzym nadchodzi! Spójrz! Przygotować się? Smurfowe pyszności! Pasi brzuch napcha sobie brzuch. Wygląda pysznie. Witam, panie pasi brzuchu. Czemu zawdzięczamy tę przemiłą wizytę? Pasi brzuch głodny. Chcę zupy. Ale Smurf, oczywiście. Smurfy, przynieśli wielki gar na zupę. Wielki gar na zupę? Już. Smurfujcie. Tak, papo Smurfie. Zaczekaj tutaj, panie pasi brzuchu, a nasza orkiestra wysmurfuje ci muzykę do obiadu. Gotowi? I raz, i dwa, i trzy! Smurfnie, co? Proszę mi wybaczyć, idę zająć się zupą. Szybko! Ja głodny! Mam nadzieję, że jest wszystko do wysmurfowania eliksiru. Och, papo Smurfie, pasi brzuch mówi, że już nie chce muzyki, on chce... Zupy a la Smurf. Chodźmy do łasucha, szybko.
Łasuchu, upiecz coś. Babeczki, kremówki, ciasto z kolcora, ślem. Wszystko, co tylko potrafisz. Ja głodny. Tylko szybko. Już się robi, papo Smurfie. Znajdź poetę. Powiedz, żeby poczytał pasi brzuchowi. Wracam do robienia eliksiru. Pasibrzu głodny! Prezent dla pasibrzucha? Tak, to niespodzianka! Dobre, ale za bardzo pikantne. Jeszcze kilka składników i gotowe. Pasibrzu głodny! Choćbym miał szukać 1000 lat, i tak znajdę wioskę. Słyszysz, klakierku? Słyszę, słyszę. Gotowe, panie pasi brzuchu. Mam pyszności. Przygotowałem specjalny placek z pieczarkami, szparagi na zimno, smerfowe trufle gotowane w miodzie. Dobre! Świeże smerfojagody pokryte. Dalej głodny! Gdzie smerfowa zupa? Zupa? Od ust sobie odjąłem, a ty chcesz zupy! Nie kopać pasi brzucha! Chcę zupy! Już podaję, panie pasi brzuchu! Ach, zbliżamy się do wioski! Czuję to, klakierku! Teraz dosmerfować trochę miodu? Ja głodny! Ach, w tych warunkach nigdy nie skończę! Ja chcę zupy! Posłuchaj, pasi brzuchu, będziesz musiał... Papo Smurfie, nic cię nie boli? Nie, nic oprócz pośladka. A jeśli chcesz, to go porządnie wysmerfuję. Co my teraz zrobimy, papo Smurfie? Możemy zrobić tylko jedno. Ugotować zupę a la Smurf. No tak, znowu nie mogę trafić. Chyba musiałem źle skręcić, klakierku. No chyba tak. Oto nasz plan. Kiedy woda zacznie się gotować, wskoczycie do garnka i... Wracajcie! Nie bójcie się, głuptasy. Ten eliksir ochroni was przed wrzątkiem. Chcę zupy! Wystarczy? Chodźcie! Gdzie zupa pasi brzucha? Już podaję, panie pasi brzuchu. Najpierw muszę zagotować wodę. Zupa la Smurf ma być dobra, bo pasi brzuch rozniesie wioskę. Sól, liście jaurowe, marchewki, cebulę, no i 5 zdrowych smurfów. Są zdrowi ochotnicy? Ja pierwszy, papo Smurf. I ja. I ja. I ja też. Nie cierpię być ochotnikiem. Bardzo dobrze, dzielne smurfy, wskakujcie. Mniam, mniam. O, woda jest idealna. Zupa gotowa. Nie, nie, jeszcze chwileczkę. Czas zabrać smurfy z garnka. Panie pasi brzuchu, woda się nie gotuje. Potrzeba więcej drewna na opał. Drewno? Wiesz, takie wysokie i brązowe w lesie. A skoro jesteś wielki i silny, przynieś... O, pasi brzuch przyniesie drewno. Szybko wychodźcie. Osiłku, ubrania. Gotowe. Zawołaj pasi brzucha, smerfetko. Więcej drewna. No i jak ci smakuje? Za dużo soli. Wszystko na nic, klakier.
Nigdy nie znajdziemy wioski Smurfów. Możemy tak Pomoc! Pasibrzuch chory! To pasibrzuch. Jest tam! Widzisz? I jest wioska! Och! O, zbyt piękne, żeby było prawdziwe! Ale się udało! Co się stało, pasibrzuch brzydki? Nie martw się, to normalne. Co? Naprawdę, po zjedzeniu zupy a la Smurf zawsze tak jest. Gargamel ci nie mówił? Nie. Aha, mam was, wy wstrętne Smurfy. O wilku mowa. Smurfy, Smurfy, wszystkie do jedzenia. Łapie klakier. Ja! To Gargamel. Smurfuj się, która ma. Uciekać szybko. Gargamel! Powiedziałeś, żeby zjeść smurfową zupę! Poproś Gargamela o antidotum, które przywróci ci dawną postać. A przy okazji mógłbyś pogonić tego złośliwego kota. Kocie mięso? Z tych zrobię smurf kebaby, z tych gulasz, a te do pasztetu. Jednego zachowam dla ciebie, klakierku. Klakier, klakierku, au! O, to ty, pasibrzuchu. No, 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 ale się zmieniłeś, słowo daję. Nie powiem, że na gorsze. Właściwie naprawdę wyglądasz tak. Pasibrzuch brzydki, zrób antydatek. A antydatek? Nie, 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 nie mam o tym zielonego pojęcia. Zrozum, ja... Kazałeś pasibrzuchowi jeść zupę a la Smurf. Nie, ale ja przecież... Spraw, żeby pasibrzuch znów był ładny. Ale ja nie wiem, co to za antydatek, a antidotum. On to wie. Zrób antydatek, antydatek. Nie potrafię. To nieprawda. Wrzucę cię do lasu. Zrobię antidotum, tak. Tak, oczywiście, no ale wszystko jest u mnie w domu. Nie znam drogi powrotnej, a może Smurfy narysują mi ładną mapę? Taką prostą, bardzo ładną, która by prowadziła z ich wioski do mojej posiadłości. Zrobić mapę? Och, to takie proste. Przy wielkim dębie trzeba skręcić w lewo. Ach, jej. Przecież ja chciałem tylko pomóc. Daj mi chwilę, wysmerwuję coś. Całkiem proste. Obok wielkiego dębu trzeba skręcić w lewo, potem iść ścieżką. Skręciliśmy w lewo, a potem... Nie, w lewo? A może poszliśmy prosto? Może prosto? Gdzie antydatek? Pasibrzuch jest zły! A kiedy pasibrzuch jest zły, pasibrzuch łamie krzesła! Co się tak gorączkujesz? Już prawie gotowe! Co powiedział? Że już jest prawie gotowe! Gotowe? Czy zadziała? Oczywiście! Abrakadabra! Do licha. Spróbuję jeszcze raz. Pasibrzuch bardzo zły. Bądź cierpliwy. Tym razem się uda. Zobaczymy. Teraz pasibrzuch okropnie zły. Nie, teraz się uda. Obiecuję. Abrakadabra! Spróbuję jeszcze raz. Hokus pokus, hokus pokus. Pasibrzuch nie cierpi Gargamela. Ja też. Myślę, że pasibrzuch ma już dosyć. Teraz, Gargamelu, pasibrzuch ciebie. Zaczekaj, panie pasibrzuchu. Proszę, to pana wyleczy. Hmm.
się papa Smurf zawsze ma rację. Patrzcie, Pasibrzuch znów ładny. Ale co to było? Jak to co? Liść kolcorośla. Liść kolcorośla? Niemożliwe! Pasibrzuch nadal głodny. Wynośmy się stąd. Nie, ja ci nie będę smakował. Jestem za słony. Może przekąsisz kilka smerfów, co? A co powiesz na kota? Żadnych smerfów, żadnego kota. Chcę Gargamela. Ja głodny. Ciekawe, jak smakuje zupa a la Gargamel. Ach, fuch, na pewno jest